Jak odpalasz Amadeusza, to zastanawiasz się, co tym razem pierdolnie po prostu. Zaskoczony byłeś tym wywiadem, który nagrałem z Amadeuszem i to, ile tam padło słów cierpkich w twoją stronę? Szczerze zaskoczony, bo mieliśmy takie koleżeńskie relacje. I on tam też zresztą chyba na tym wywiadzie mówi, no my jesteśmy kolegami, ale i napierdala. Takie rzeczy, co on tam gada, to nie ruszają mnie za bardzo. Tam był jeden temat, który poruszył i moim zdaniem było to niesmaczne. Później na Insta Stories też poruszył jeden temat, który jest niesmaczny. Moja sympatia do Amadeusza spadła. Najmocniejsze słowo z tych wszystkich z ust Amadeusza, ja musiałem się o to dopytać, żebyś też na to odpowiedział. Amadeusz na Insta Story powiedział, że jesteś z patologii. I chciałbym, żebyś opowiedział mu, bo na pewno strzelam, że na początku wywiadu mówiłeś o tych słowach. Tak, to jest druga rzecz. Dotykanie bliskich. Mi się bardzo nie podoba to, że on wplątuje moją rodzinę w ogóle i zaczyna ją obrażać. Od razu sprostuję, ja jestem z normalnego domu, ani nie było u nas jakoś super kolorowo, ale też nigdy na nic nie brakowało. Kolejna rzecz to jest taka, że nawet jeśli byłbym z tej patologii, i udało mi się z tej patologii wyjść, tym bardziej powinienem być z tego dumny. Jaka jest wina na przykład dziecka, że urodziło się w patologicznym domu? Nie ma na to żadnego wpływu. Amadeusz jak zwykle pokazuje taki nie najwyższy poziom, tak tutaj spada jeszcze niżej. Trzeba go będzie za to ukarać. Amadeusz powiedział w rozmowie ze mną, że dymy te z Błaszczykiem to będzie nic, jeżeli odbyłaby się wasza walka, że te dymy wybiegną poza skalę. Ty też tak uważasz, czy nie? No myślę, że na pewno mogę się z nim popstrykać. Ja jestem osobą, która lubi powbijać szpilki, która lubi odpowiedzieć, która czerpie fan też z tego, bo to jest, na tym polegają freak fighty. I w końcu walczy z takim prawdziwym głupkiem. Taki dobro kontra zło mi się wydaje. Taki grzeczny chłopak kontra taki burz. Grzeczny to nie wiem, nie? Nie jestem. W sensie mam swoje za uszami trochę, ale taki jednak kulturalny, a tamten Amadeusz się zachowuje jak taki typowy wieśniak. I tu nie chodzi o pochodzenie, tylko o tą słomę z butów, która mu wystaje. Przejadę się po nim. No właśnie, on mówi, że to on tobie połamie szczękę. I jeszcze tam padły takie bardzo mocne słowa w postaci bycia warzywem po walce. Kolejna rzecz, która dla mnie taka trochę niesmaczna, szczególnie patrząc na te sytuacje, które się dzieją teraz, te pobicia dzieciaków nagrywają. Myślę, że to też może mieć wpływ takie zachowania. Niech sobie mówi, co chce, że zrobi ze mnie to i to, tylko ile razy Amadeusz zapowiadał, że już kogoś zabije, że już ktoś wyjdzie właśnie niepełnosprawny z walki. Walczył z Łaszczykiem, bokserem, który był dużo od niego mniejszy i nie chcę się porównywać tutaj czy mnie, czy Marcina do boksera, który ma rekord 32-0, bo to jest prawdziwy sportowiec, a my jesteśmy zwykłymi freakami. Tylko ta różnica jest taka, że Łaszczyk 3 tygodnie chyba trenował parter, a my trenujemy te rzeczy parterowe już 3 lata. Więc jeśli on na osobie, która 3 tygodnie trenowała parter, przeleżał 3 rundy i nie był w stanie wstać, to co będzie, jak dopiero będzie dwóch chłopaków w takiej samej wadze jak on i którzy będą chcieli spod niego wychodzić i będą mieli siłę, żeby go zrzucać z siebie, to myślę, że on może do trzeciej rundy nawet nie dojechać.